do Polski, za Twoim przewodem, złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączy się z narodem. Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich. Te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, umieszczone na odsłanianym dzisiaj pomniku, upamiętniającym stulecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, przypominają nam, iż jej prawdziwa wolność i niezawisłość winna zawsze opierać się na fundamencie swobód obywatelskich i demokratycznego państwa prawa. Zniesiony w imieniu mieszkańców miasta w Kędzierzyn-Koźle pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego obok motta cytowanego na wstępie zawiera również hołd oddany wszystkim, którzy przyczynili się do wskrzeszenia Rzeczpospolitej Polskiej w 1918 roku. Hołd ten składany zarówno wymienionym wcześniej mężom stanu, jak i wszystkim, którzy poświęcili swoje życie dla odzyskania i obrony niepodległości Polski, poczyniając od żołnierzy utworzonych w ziemi włoskiej Legionów Dąbrowskiego, poprzez powstańców listopadowych, styczniowych, wielkopolskich i śląskich, legionistów pierwszej, drugiej i trzeciej brygady, aż po członków Błękitnej Armii Hallera i bohaterów wojny obronnej w latach 1919-1921. Oddając im cześć, wskazujemy na stałą aktualność zobowiązań ojców niepodległości do przestrzegania wartości leżących u źródeł naszego porządku konstytucyjnego, stanowiących o trwałości naszego miejsca w europejskiej wspólnocie wolnych i suwerennych narodów. Jesteśmy dziś stabilnym i bezpiecznym państwem, które od 20 lat dzięki strukturom samorządu lokalnego samo może decydować o losie i rozwoju swoich małych ojczyzn. Wpływ, jaki możemy wywrzeć poprzez swoją aktywność na kształt życia w naszym najbliższym otoczeniu, to także wpływ na kształt Polski. Codzienna praca, pomoc innym, angażowanie się we wspólne sprawy, działanie na rzecz społeczności lokalnej jest największym przykładem patriotyzmu w dzisiejszych czasach. Jesteśmy odpowiedzialni za wolność, którą wywalczyły dla nas poprzednie pokolenia rodaków. Ta wolność jest zbyt cennym skarbem, by pogrążać go w niekonstruktywnych zagrożeniach, ale przede wszystkim w obliczu wyzwania, jakim jest ciągłe budowanie coraz lepszego jutra. Trud utrzymania wolności ponosimy każdego dnia. Niepodległość, wyraz naszej woli.